Cześć moi drodzy, ja jestem Krystian, to jest Justyna. Cześć! I witamy w kolejnym odcinku z NO Gem's RUSH. Serii, której zdobywamy legendarną arenę bez wydawania ani grosza na gemy. W dzisiejszym odcinku zaczniemy również od przeglądu fanartów. Zobaczymy, co żeście znowu tam namazali. Skoro mamy dzisiaj Epic Sunday, możemy poprosić o jedną kartę epicką, no i dodatkowo otwieramy dzisiaj Clanchesta. Teraz poleci intro, no i zaczynamy! Jeżeli podobałem Ci moje filmy, nie zapomnij kliknąć subika z dzwoneczkiem. Dodatkowo zapraszam Cię do mojego Instagrama i Snapchata. Dzięki Ci bardzo. Pierwszy fanart został nadesłany przez Shumixa. Sprawdźmy, jak on wygląda. Uwaga! Jest to mini P.E.K.A? Mini P.E.K.A z Butterflyem. Powinien być Pancake. No, z Pancake'iem na mieczu, a nie z Butterflyem. Duża P.E.K.A chyba jest z Butterflyem, nie? Butterfly. No, a mała P.E.K.A Pancake. Spoko, widzę. Kontur ołówkiem był, później poprawione mazaczkiem. Prawdopodobnie odbite na żywca z monitora. Co mogę powiedzieć? Szkoda, że nie masz znowu kredek mordo. 6 na 10. Moja ocena jest tego 6 na 10. Więcej nie mogę dać. Ja daję 7. Justa daje 7. No, będę tą dobrą dzisiaj. Dobra. Kolejny fanart został nadesłany przez Michała Bujanowskiego, także zobaczmy, co tam mamy. The Log, czyli moja ulubiona legenda, której jeszcze nie mam. Ale zobacz, level pierwszy. Nie. Jaki to jest? A, ale możliwość podniesienia na drugi. Jest 2 na 2 karta. Jest 2 na 2 legendary card. No, ten X prawie ledwo Ci się zmieścił w tym logo, ale jakaś tam szczegółowość jest zachowana. Dodatkowo ta czcionka legendary card również jest na czarno, czyli ona ma się tak niby mienić, nie? Szkoda stary, że jeszcze tego sobie delikatnie nie pokolorowałeś, ale moim zdaniem bardzo fajnie wygląda. Bardzo starannie. I dodatkowo starannie, zobacz, te logo nawet jest takie od linijki narysowane. Tak, widzę, że coś tam gumką mazał z tyłu, bo mu nie wychodziło. Tak, tak. No to kurde, skoro nie masz kredek, 8 na 10 u mnie. Też daję 8. Dobra, super. Kolejny fanart, a dokładnie jest ich aż 2 sztuki na 2 różnych kartkach, został nadesłany przez Aexona, także stary, wpłynie to na pewno na Twoją ocenę. Pierwszy fanart to jest Dart Goblin, bardzo fajnie narysowany, ale brakuje chyba Ci zamiast tego siwego ołówka mogłeś użyć żółtej kredki? On jest żółta? Chyba brązowej, bo to drewno. A, brązowe, tak, drewno, faktycznie. Chyba nie miałeś brązowej kredki, co? Ale mazakiem te włosy ładnie, tak, włosy, no po prostu liście na głowie, fajnie to wygląda. Szczegółowość również zachowana. Sprawdźmy teraz drugi fanart. Jest to... logo No Gem's Rush, ale... troszkę inaczej wygląda niż oryginał, ale... no trochę odbiega od oryginału. Chyba Twoja wersja jakaś nowa. Chyba tak, Twoja wersja. Jak widzimy jeszcze na kartce u góry napisane original, czyli może i faktycznie zastrzegłeś sobie znakiem wodnym te logo. Słuchaj, 2 fanarty, mazakiem, spoko. Mi się podoba 9 na 10. Nie mogę dać 10, bo 10 to musi być taki, a fanart 9 na 10. Piękne są te diamenciki po bokach. Tak, błyszczą normalnie aż... Rażą. Ja daję 7, no nie, daję 8, bo są 2 fanarty, także daję 8. Ja dałem 9. Zostały nam jeszcze 2 fanarty, przedostatni fanart został nadesłany przez Julkę. Uwaga! Przepiękny, przepiękny. Naprawdę dobrze to wygląda. To jest bodajże Royal Arena, tak? Chyba tak, ale jak szczegółowo narysowana. Właśnie, nawet ta tutaj kra, która płynie po rzece, czy kawałek kamienia, który tam się odrywa, też jest narysowany. Spoko, moim zdaniem. Jest prześliczny fanart, ja daję... jeden chyba z lepszych, co? Ile dajesz? Bardzo ładnie pokolorowane i w ogóle wszystko tam jest na tej arenie idealnie, także ja daję... 11 na 10. Justa skalę połamała, no to ja muszę dać, no kurde, 9 na 10. 9 na 10. Wyrównało się. Czyli jest po 10, nie? Okej, super. No i uwaga, ostatni fanart nadesłany przez Sofię. Jest to również logo No Gem Rush. Powiem Ci, że też się widać starała. Tym razem trochę bardziej podobne do naszego. Tak, z pewnością, ale zobacz, są 3 rodzaje kredki zielonej. Ciemny, jasny i jaśniejszy. No bo tak samo odzwierciedla nasze logo. Oryginał. No a Gems jest ten błysk taki, jest taki błysk. No widzę właśnie. Jest, czyli szczegółowość zachowana, bardzo ładny fanart. Dodatkowo mamy tu narysowane jeszcze by Sophia, Farel Team, JJ. I tutaj dodatkowo jeszcze nawet jest VSS Vintores, czyli wszystkie rzeczy, które ze mną się kojarzą. Nawet jest biceps u góry narysowany. Także bardzo fajny fanart. 9 na 10. Ja daję 10. No i super, to teraz przejdźmy do openingu skrzynek. To może zacznijmy na samym początku od darmowej karty epickiej w Epic Sunday. Mam nadzieję, że spadnie nam jakiś nowy epic. No, fajnie by było. Bowler. Wow, na drugi poziom już można podnieść do deku z Graveyardem i Freezem, dokładnie. Okej, no kurczę, nieźle, możemy jeszcze kupić sobie... Kuszu możemy kupić. Ale chyba nie. Nie będziemy na razie. Nie będziemy tracili pieniędzy na kuszu. Alright. Golden Chest. Na rozgrzewkę. Tesla, Royal Giant. Bomber. I Mega Minion. Super, super. Mega Minion, cieszę się jak najbardziej. Już mam go w ogóle na levelu 5. To jest nasza najsilniejsza karta rzadka. Bodajże. Tak? Mhm. Co tam w questach? Free Chest? Free Chestik. Gold, Gemy, Goblin Hat, Barbarian i Epic, Goblin Barrier. O, z Free Chesta? Epic? No jak najbardziej, na propsie. Dobra, to co, zaczynamy może od openingu Clanchesta. Gold. Spoko. Muszkieter. Skeleton Barrel. Mini P.E.K.A. 12 razy. Furnace. 12 razy. Minion Horda 101 razy. Super, jak najbardziej, props. I czy będzie legenda? Aresy możemy ulepszyć. I Poison też. I Poison będziemy mogli ulepszyć. Aresy w 100% ulepszamy, ponieważ nasze Aresy nie gaszą princeski na pierwszym, także musimy od razu przejść do ulepszania kart i je ulepszyć za 2 koła. Na poziom 8. Nie żałujemy. Nie żałujemy. Ponieważ tą kartą będziemy grali. No to my się zabieramy za ustalenie 2 nowych deków, które dzisiaj przetestujemy. Deki, które Wam przygotowaliśmy, wyglądają następująco. Pierwszy dek będzie z dużą P.E.K.ą, z 2 Prince'ami, Zapem, Poisonem, Mega Minionem, Guardsami, no i Goblin Baryłką. Za to drugi dek będzie wyglądał podobnie, tylko 2 karty się zmienią. Zamiast Goblin Baryłki będzie budynek, czyli Tombstone, no i zamiast Poisona daliśmy strzałki. Dokładnie. To zacznijmy sobie teraz od ulepszania kart. P.E.K.A. na pierwszy ogień. Jako karta epicka. Na pewno Prince'a. Prince'a 100%. Możemy jeszcze raz, ale dobra, na razie drugiego. Guardsy na pewno. To co? Chyba te Prince'y podniesiemy, co? Za 2 koła jednego. Tak, mamy trochę pieniążków. Za 2 koła drugiego. Dodatkowo mam jeszcze ten boss darmowy na święta, 300 golda za zwycięstwo. I Poisona też byśmy mogli podnieść. No dobra, no to podnieśmy jeszcze Prince'a za 4 koła. To będzie najsilniejsza ta karta epicka. Nie mieliśmy jeszcze żadnej na 4. Tak? Dobra, no to ja pierwszy. 9 poziom, fantastycznie. Danielson. Nasty Army. Co tu zagrać, Justa? Aha, Minion Horda leci. Rzućmy na to. Zapika. Co dajemy to może P.E.K.A, niech ta Horda... No właśnie. Poison. I Poison. Dobrze dałem tą P.E.K.A, bo była zadyma. Czyli... On ma Mirror, tak? Mirror. Ma Mirror. I teraz będzie tak. Czy on ma eliksir, czy się spłukał? To jest pytanie. Kurde, będzie ci brakowało zapów na to wszystko. Dobrze, jakieś tam guardsy są te śmieszne. Wiedziałem, że ma Mirror Klona. Tak, czułem to. Czułem to, że ma takie karty spamerskie. Poszedł gościu na ilość. Na co sobie idzie jeden guardcik? Na drugim. Nie doszedł. Myślałem, że dojdzie jeszcze. No to jestem mega ciekaw. Jak go tutaj... Giant. Ja tu dam na to Prince'a tym razem. Teraz poleci pewnie Horda. Aha, Giant Poison gra. Też niedobrze, kurde. Tak niedobrze i tak niedobrze. Jak ten Prince się rozpędzi, to ja zagram mu Poison. Uwaga. I drugiego Prince'a za tym. Do teraz nie rzuci Skeleton Army, bo nie ma szans. Dawaj, Prince'ik! Go, go, go! Pięknie. Bardzo ładnie, tylko że teraz musisz się bronić. Sklonowane goblinki. Czemu nie zaatakował tego klona pierw, nie? No. Kurde, to jest tak specjalnie robione wszystko. 4 osoby nas oglądają, pozdrawiam wszystkich widzów. P.E.K.A. Boom! Wow! Myślałem, że uderzę. Teraz damy przed P.E.K.A. Guardsy. Mamy Zapa. Nasz Skeleton Army. Dajemy Zapa. I Poisona. I to powinno siąść. To powinno siąść, moi drodzy. Teraz możemy go zaskoczyć takim combo z prawej. To uważaj na miniony. Właśnie wiem. On zaraz będzie klonował czy coś i... By była lipa, jakby to sklonował. Naprawdę by była lipa. Tam rzucił kolejny. Dobra, tutaj się tego nie boję w ogóle, bo tu pójdzie Zap. Og. P.E.K.A. Aj, za wolno ta P.E.K.A. Dobra, zgasi. Woo! Nie zdążył uderzyć? Nie. Za szybka była P.E.K.A. Goblin baryłka. I Goblin baryłka. Boję się teraz właśnie. Że Minion Hordy jakieś jeszcze. No masz Poison, w razie czego. Tam rzuć Poison. 10 sekund. 6 osób. Uważaj. Udało się. Normalnie. Haha. A gościu co? Haha. Dobra. Lecimy dalej. No to co? Justa teraz sobie zagra drugim dekiem. Zmień deczka na szybciutko. Okay. To było pod dwójeczką, tak? Tak. Teraz będzie troszeczkę łatwiej. Mamy Tombstone'a. No i strzałeczki. Battle. Kotma. I know, 8 poziom, spoko. Ci się Justa w miarę upiekło. Tombstone'a chyba jak zwykle, nie? Tak, Tombstone'em normalnie. O. Od razu na wejściu golem. Bardzo fajnie. Czyli Prince'a rozpędź za King Tower'em. Niech on się już rozpędza, żeby na niego wjechał z całej pety. A później tutaj przed to P.E.K.A. chyba, co? Nie. Tak, daj P.E.K.A. Dawaj, 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 żeby właśnie, o! I na to strzałeczki. Dobrze będzie, będzie dobrze. To przeżyje? Przeżyło, super. Gdzie ten poszedł jeden? Zobacz! Gdzieś na drugi koniec, a ty idą za nim. Kurde, tego Wizarda mogłaś dać Guardsy szybciej. Dobra, teraz super jest. Ach. Jednak nie jest super. Dragona ma, kurczę, nie spodziewaliśmy się Dragona, nie? Zostaw to, to już niech sobie tutaj... się rozbije i teraz Mega Minion. Zdąży? Dobra, super, zdążył. Zdążył. Dobra, znowu chyba Tombstone. Tombstone, tak, ale z prawej strony niech on idzie. Ale poczekam sobie na eliksir. Tak, poczekaj. Aha, dobra, Tombstone. Prince, daj teraz Dark Prince'a. Ach. I Prince'em kontruj tego Electro Wizarda. Dobrze. Tego Electro Wizarda jak zabijemy, to ten powinien Prince się jeszcze cofnąć. Cofnął się, cofnął się. Strzałki. I dobrze, siadło pięknie. Teraz ładnie kontra idzie i Zapa trzymaj. Fireballa rzucił. Dobra, nie, nie rzucę tego Zapa. Szkoda Zapa, nie. Szkoda, szkoda. Mi się wydaje, że... Łeb w łeb, powiem ci. Teraz go zaskoczymy, bo damy... P.E.K.A. postaw, mamy eliksir, tak, wyżej trochę, żeby doszła, okej, P.E.K.A. I teraz będziemy musieli ten support szybko pokonać, rzuci Electro Wizard, dajemy na to Guardsy. Ale daj jeszcze Mega Miniona, bo zaraz Dragon poleci za P.E.K.A. trochę taki odstępie, no, gdzieś tak, dobra. Nie, Dark Prince, niech się rozpędzi, dobra. Inferno Tower, tak? No ładnie. Tego się nie spodziewałem w ogóle. Inferno Towera jeszcze tutaj. No to ładnie. Dobra. Strzałeczki, tak jest, pięknie. Teraz nam Dragon będzie trochę puszował. Dark Prince'a daj, dobrze. I teraz drugiego Prince'a doszli. Rura, atak, kontra, jedziemy. Aha, jeszcze tu Inferno Tower, dobra, za... Dawaj Guardsy, no, strzałki, strzałki, jeszcze strzałki, szybko, czas! Yeah. Ole, była zadyma, mordo! Już myślałam, że przegram. Mordo! Dobra, udało się. No, Justa normalnie też zadowolona, nie? Gościu był angry, a ja byłam happy. No i super. Teraz ja spróbuję drugim, lecieć? No spróbuj. No to jeszcze jedną walkę. Mi się wydaje, że lepiej się gra. Drugim lepiej, nie? Chyba. Bo te strzałki troszeczkę szybciej atakują niż ten Poison. Tak. I mają mniej eliksiru, nie? Tylko 3, a Poison 4. No właśnie, w sumie racja. I nie ma czegoś takiego, może byśmy tu jeszcze jakąś czasem łyczkę dodali. O! Chodź tu, chodź, 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 Tombstone się też przydaje, nie? Właśnie, Tombstone tutaj dużą rolę odegrał w tamtym pojedynku, masz rację. Co za taką peką najlepiej rzucić jakiegoś mega miniona w odstępie, żeby ewentualnie jak Dragon go przejmie, nie atakował tego mega miniona, bo po co, nie? No tak. Jeszcze mam Bombera. A, Bombera. Też ma tą stronę, widzisz? No właśnie, kurczę. Zaraz musisz tu zapować. O, dopiero tak. Jak... Bum. I teraz. Zap. Nie trafiłem? Trafiłeś. Ale jeden przeżył, szkieletonek. Dawaj, patrz, dawaj! Co tam się dzieje. Ale chciałem, żeby tego Prince'a przejął tower. Nie miałem zapa, żeby jeszcze ten tower zapować, żeby target zmienił, tak nie? Tak ma już powierzy, nie? Cicho. O kurde, Pekson idzie. To będzie starcie gigantów, nie? Dobrze, mamy Guardsy. Guardsy tak fajnie tą P.E.K.A ładują, nie? Pod włos ją biorą. Patrz, zrobimy. Ale dopiero jak przejdzie na ten. Jeszcze nie. Teraz musimy. Bomber. Wiem, że bomber, no ale lepiej niech te Guardsy już biją. Przecież tarcze mają, tak? On P.E.K.A miał na trzecim. To jak ty chciałaś to inaczej rozrobić? To idzie ta P.E.K.A? Bo ona wyszła. Ale ładnie zgasił tego Hoga, nie? Bum! Bum, teraz! Aj, przecież on zabija po 4. Zapomniałem, że Dark Prince, bo przecież Dark Prince'em nie gram, nie? A on bije przecież obszarowo, tak samo jak... Tak? No, on obszarowo bije, tak samo jak Mega Knight i Royal Ghost też obszarowo teraz bije. To nie wiedziałam nawet. Jak idą na przykład 3 szkieletonki, Royal Ghost jak uderzy, to 3 naraz zabija. No, a ten zwykły Prince to on zabija tylko pojedynczo. Pojedynczo, tak. A Dark Prince ma tarczę i potrójnie. To dzisiaj taka... Ten deck jest taki typowo z shieldem, nie? Zobacz, co się dzieje. Metalowy. Metalowy. No i super. GG. Powiem ci, że ten deck drugi lepszy. Bardziej mi się podoba. Thumbs up. Super, super. Special offer available. Aha, Jungle Area. Piona. Ma rękę, teraz będziemy mogli odblokować nowe karty chyba, co? Czy... Tak, oczywiście, że tak. Będziemy mogli odblokowywać nowe karty. Byliśmy Jungle Area 2600 pucharków. Fajnie. Powiem ci, że tym deckiem bardzo mi się przyjemnie gra na tym poziomie pucharków. No to moi kochani, to było na tyle z tego odcinka. Mam nadzieję, że odcinek wam się podobał. Jeżeli tak, zostawcie łapeczkę w górę. I oczywiście napiszcie w komentarzu, co myślicie o tym deku. A my widzimy się już w kolejnym odcinku z NO Gem's RUSH. Trzymajcie się. Cześć!